Kolejny odcinek Ludzie Kultury realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dziś, proszę Państwa, korzystamy z gościnności artystki częstochowskiej Asia Sidorowicz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Asiu, jak wybierałem się do Ciebie z kamerami, żeby nagrać ten wywiad, spotkałem znajomą naszą wspólną i ona mówi: a, jedziesz do tego kolorowego ptaka. A ciekawa jestem, kto to był. A to ci powiem potem. Dobrze. To pozdrów go. Niewątpliwie jesteś jedną z bardziej barwnych postaci tego częstochowskiego świadka artystycznego. I absolutnie tu nie słodzę, tylko tak jesteś postrzegana przez otoczenie. Bardzo miło mi słyszeć taką opinię. Także... Mimo tego, że kawał czasu chodziłam na czarno i jak dzisiaj znów na czarno. No, ale ten kolor gdzieś ci towarzyszy. Ja się bardzo cieszę na tą rozmowę, tym bardziej, że dość długo czekałem na nią. Chciałbym zadać kilka pytań, tak jak to w tym cyklu Ludzie Kultury, że pytania są zawsze te same, odpowiedzi różne. Ty jesteś częstochowianką? Nie, z urodzenia jestem wrocławianką. Proszę. W czasach szkoły średniej moja mama postanowiła, że przeprowadzimy się do Częstochowy, ponieważ mieszkała tutaj jej siostra. No i tak mnie losy przywiodły tutaj do Częstochowy. To ile miałaś lat, jak tu przyjechałaś? Miałam 15-16 lat, tak mi. No tak na przełomie pierwsza, druga klasa szkoły średniej. Jak ja obserwuję to, co robisz, bo ty robisz mnóstwo rzeczy. Jesteś po prostu osobą, która, znaczy tak, przede wszystkim co, fotografia czy malarstwo? Fotografia. Z malarstwem miałam bardzo krótko do czynienia, właśnie w etapie szkoły średniej, ponieważ przygotowywałam się na studia architektoniczne, a później no, nie dostałam się na te studia, no i jakoś to ten temat się rozszedł. Jeszcze pamiętam takie spotkania z Wojtkiem Kołsutem, który mnie troszeczkę uczył rysunku, no ale to się rozmyło, no i po wielu latach, nie, fotografia powstała troszkę później, taki pomysł. To było w momencie, kiedy moje dzieci skończyły szkoły średnie i zaczęły wyjeżdżać na studia. Wtedy zaczęłam mieć trochę więcej czasu i taki pomysł, że fotografia. Pierwsze zdjęcia to były takie na automatach, małpkami, zupełnie bez wiedzy. No i z czasem, dzięki ludziom, wielu ludziom, się nauczyłam, prawda, przy spotkaniach różnych fotograficznych, na zlotach, plenerach. Bo to jest tak, że są fotograficy, czy no fotograficy, którzy fotografują, ale ja zauważyłem, że ty lubisz siebie fotografować. Nie, rzadko. A, przepraszam cię bardzo, te wiedźmy w kanionach, jakieś tam zdjęcia. Ale to procentowo jest tak bardzo mało. W porównaniu z tym, ile robię innych tematów, może więcej tych zdjęć publikuję ostatnio, bo kiedyś to tego nie robiłam. Jakoś tak sobie nie ufałam, no, nie sądziłam, że mogę siebie tak pokazywać. No a tak rzeczywiście tak, no, tak może z boku wyglądać. A czy to jest tak, że ty sobie obierasz jakiś temat, na przykład mówisz: dobrze, zrobię wystawę, czy zrobię cykl fotografii o danej tematyce i chodzisz za tym i to robisz, czy to po prostu jest spontan na zasadzie, że to samo przychodzi do ciebie? To jest różnie. Początkowo było tak, że robiłam fotografie na różne tematy. Mhm. Na przykład podwórka takie odrapane, klatki schodowe, taki temat mój, numer jeden, hasydzi. Ja sobie robiłam zdjęcia. W pewnym momencie pomyślałam, że mam sporo zdjęć na określony temat, no i że warto by zrobić wystawę. W tej chwili przygotowuję takie wystawy już tematycznie, które sobie zaplanowałam. Czyli się to u mnie zmieniło trochę. Najpierw był taki spontan, a teraz sobie ułożyłam kilka tematów, tak. Mam nadzieję, że je pokażę w 2019 roku. Nie będę może zdradzać. Dobra. Dobrze? Dobra, niech to dobra będzie taką niespodzianką. Także. A powiedz mi, ty liczysz, ile ty wystaw miałaś do tej pory?
Ostatnio je policzyłam, bo sobie tam no, wypada też jakiś życiorys, coś o sobie wysyłać tam, gdzie się tak. chce umówić na kolejną wystawę. No więc jest tych wystaw, tylko że to są indywidualne plus grupowe. Jest ich tak troszeczkę więcej niż 40 w tej chwili. Proszę. Troszkę się nazbierało. Ładnie, pięknie. Żydzi, Hasydzi, to jest Lelów, prawda? Tak. To, jest, to było jak gdyby przyczynkiem. To jest Lelów i Leżajsk. I Leżajsk. Od dziewięciu... Znaczy, to są te dwa miejsca w gdzie... kraju, gdzie oni przyjeżdżają. No nie, oni przyjeżdżają w dużo więcej miejsc. Tak? Tylko ja na razie byłam w tych dwóch miejscach. Mhm. Mam plany, żeby zacząć jeździć w inne miejsca, w takie mniejsze miejscowości. Mhm. No tak myślę, że to troszkę będzie inaczej wyglądało, no, bo oni tam tłumem. Ale dlaczego oni? Dlaczego akurat... Przyjeżdżają? Znaczy no to, że przyjeżdżają, no to wiemy, no bo wiemy, tam no, Tadyrkowie i tak dalej, tak. ale mm-hmm. że ty ich bierzesz na tapetę, że ty ich fotografujesz. Pierwszy mój wyjazd do Lelowa to był przypadek. Kolega mnie namówił. Chodź, mhm. pojedziesz ze mną, zobaczysz jak to jest. No mhm. i tak mi się spodobało, taki to jest klimat. Że tam już byłam, jeżdżę przez 9 lat do Lelowa, mhm. no mamy Lelów blisko, no więc można sobie na to pozwolić. Tak. No i przez 5 lat do Leżajska. Też jeździ. Tak. W Lelowie przyjeżdża tych Hasydów tak 300-400, mhm. a Leżajsk to jest bardzo spore, duże grupy, tam 3-4 tysiące się Proszę. Przewija, tak. A ja nigdy nie byłem. Czy możesz mi powiedzieć, czy oni jakoś reagują, nie wiem, pozytywnie, negatywnie? Pozytywnie. Pozytywnie zazwyczaj to, pozytywnie, tak? Tak, tak. Czyli nie przeszkadza im to, że ktoś ich nie, fotografuje? Nie, nie. Mhm. I są jednostki, wtedy wystawia rękę, gest, ale agresji u nich nigdy nie widziałam tu mhm. w Polsce. Słyszałam inne zdania na temat tego, że w Izraelu się zachowują mhm. inaczej, ale no tu... Bardzo przyjaźnie. Oni tu przyjeżdżają na swoje były tereny, gdzie są tak. pochowani ich przodkowie, bo hasydyzm się narodził, no, wiadomo, na prawda, wschodnia Polska tak. plus dzisiejsza Ukraina, po aż tam Mołdawię, Rumunię, mhm. tutaj Bukowina, Galicja. Mam dużo w ogóle pytań, nie wiem od czego zacząć, ale urbex, dobrze mówię? Tak. Co to jest ten urbex? Kiedyś sprawdzałam w słowniku, nie ma takiego słowa. Nie ma. Koleżanka mi tam coś kiedyś tłumaczyła z angielskiego, na czym to polega, ale ja nie pamiętam. Urbeksy to są takie miejsca opuszczone. Prawda? Są to fabryki opuszczone, kościoły ewangelickie na przykład, czy katolickich nie spotkałam, ale w ewangelickim byłam w Żeliszowie na przykład. Cerkwie na ścianie wschodniej opuszczone. No zakłady przemysłowe, tu u nas Wełnopol, Elanex, tak. No i takie też domy opuszczone, których jest niesamowicie dużo, aż jestem zaskoczona, że tyle Ale tego to jest. Czy to jest potrzeba udokumentowania, że coś takiego było, bo za chwilę tego nie będzie? Czy to jest, o co to innego jest, chodzi? Warto to dokumentować, prawda, bo to historia, że coś po nas zostaje. Mhm. Znaczy zostają jakieś przedmioty, które też czasem niszczą i zostają zdjęcia. Oceni nas czas kiedyś, prawda? Tak. Historia. Drugi temat, ta fotografia otworkowa. Aha, fotografia bo mówisz, otworkowa. Bo ja rozmawiałem rok temu z Piotrkiem Krasem, który jest zapalonym propagatorem tego typu fotografii. Mhm. No wiem, że to się wiesza jakieś tak pudełeczko, czy tak, z papierem, tak. czy z boną i to przez Już powiem, ileś... tu mam przygotowane puszki, znaczy puszki, to taka też potoczna nazwa. To się tak nazywa, kamera obskura. Dobra. Kamera obskura, tak. Puszka, solarka, tu mamy tego więcej. Te są z odzysku, dlatego są takie uklejone, bo one już wisiały. Dobrze, i co, i tu wkładam gdzieś Tu wkładamy papier fotograficzny, tak. tak. Tu jest też A coś, gdzie jest dziurka, jest żeby światło wpadało? Ja sobie założę okulary, odkleję, gdzie ona tu jest. Momencik, tam chyba na tej twojej, może tą, dobrze? Wezmę. Robimy coś takiego, o, zaklejamy. Tutaj jest, tam jest wycięty prostokąt, no u mnie jest taki nieregularny. Aha. Przyklejamy blaszkę cieniutką, robimy dziurkę igłą.
Można sobie w internecie znaleźć parametry, bo można takie igły kupić też w aptece o tym. Szlifujemy, no, żeby było gładko, wklejamy papier fotograficzny, to musimy pamiętać, żeby to zakleić, bo jak wsadzimy, prawda, papier, to on już nam się naświetla, jak ruszamy. Tak. I, no i przyklejamy to w jakieś tam miejsca. I dopiero wtedy odklejamy. I dopiero to odklejamy. I od tego momentu odklejenia rejestruje nam się tam obraz. Proszę. Plus wędrówka słońca. Aha. Bardzo często przyklejamy to na kierunek południowy. No i wtedy mamy ten wachlarz słoneczny spory. I tu nam się rejestruje później. Ja nie mam żadnych wydrukowanych zdjęć, bo one pojechały na wystawę do Zamościa. Ale Asia, tego już później nie trzeba nic z tym robić, ani wywoływać, ani... A to później wyciągamy. No. I ja wkładam to w skaner. Aha, i skanujesz. Skanuję i tu powstaje nam obraz odwrotny, czyli trzeba go odwrócić też. Na zasadach fizyki, prawda? Światło wpada i powstaje nam negatyw, więc w programie sobie też musimy z tego uzyskać pozytyw później. No i fajnie jak to wisi od przesilenia zimowego do przesilenia letniego. Kiedy w zimie jest słońce najniżej, a w lecie najwyżej. I wtedy widać, ten wachlarz jest szeroki. Tak, tak. Taka czy zabawa. Czy powiedz mi, to też zadaję to pytanie, czy ty się z tej fotografii utrzymujesz? Nie, niestety nie umiem tego. Nie umiesz tego komercyjnie sprzedać? Nie potrafię. Czasem zdarza mi się jakieś zdjęcie tam gdzieś po wystawie jakieś sprzedać, coś się komuś spodoba. Ale tak, no... Żeby to był twój chleb, to nie. Niestety nie. A powiedz mi, w życiu tak zawodowo, to czym ty się zajmowałaś? Ja się zajmowałam projektami sanitarnymi. Także mówię, że jestem taki artysta hydraulik. Czyli bo ja jestem ścisłowcem bardziej, no. Tak. No i prowadziliśmy z mężem wspólną pracownię projektową. Ja byłam od projektów sanitarnych, czyli CO, woda, gaz, kanalizacja, a mąż drogowe. No i ja w tej chwili tak... Odpoczywasz od tego. No powiedzmy, tak? Właśnie. To sobie to masz dobrego bardzo męża. No, chyba się stara. No a on został przy tych projektach drogowych. Rozumiem. I tak to wygląda. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy? Ty lubisz, nie lubisz tego miasta? Jak je postrzegasz? No, gdybym miała możliwość... pod uwagę, że wychowało całe dzieciństwo Wrocław. Ja lubię duże miasta, ja się dobrze czuję w wielkim mieście, gdzie jeżdżą tramwaje, samochody, gdzie jest hałas. Od dziecka nie wiem ile miałam lat, jak tak sama chodziłam, z 10, kiedy chodziłam po Wrocławiu sama z kluczem, z domu do szkoły i wracałam i bardzo to lubiłam. I lubiłam tak łazić, też się tak wypuścić po tym Wrocławiu. I że wieczorem wracałam, mama się trochę denerwowała, ale no chyba to takie przyzwyczajenie, że lubię do tej pory duże miasta. Częstochowa jest dla mnie taka troszkę za ciasna. Trochę za mała. Ale lubię również takie wiochy. Szczególnie te na wschodzie. Chałupiny, tak. Ale nie wiem, czy bym mogła mieszkać w takim miejscu. Też teraz, w dobie internetu, to wszystko jest możliwe. Świat jest bardziej mobilny, także... Ty jesteś osobą bardzo aktywną w środowisku tym artystycznym. Wszelkiego rodzaju plenery fotograficzne, jakieś wypady, coś, to wszędzie ciebie jest pełno. Bardzo może mam takie starcie ADHD. Chyba, znaczy, no, ja nie wiem, ja ci gratuluję, bo jesteś osobą bardzo aktywną. Ja się z tego nie zdaję sprawy. Ja no nie mówię, że tam cię śledzę absolutnie, ale obserwując w dobie internetu, Facebooka i tak dalej, no to po prostu Aśki wszędzie jest pełno, wszędzie jest. Co no na Facebooku jest... mogę być trochę męcząca i inwazyjna, ale zawsze można mnie wyłączyć z obserwowanych, także myślę, że każdy sobie z tym może poradzić. Jeśli chce oglądać, to ogląda, jeśli nie chce, nie musi. Dobrze, to już tak na sam koniec. A właśnie nie, jeszcze nie sam koniec. Kogo mogłabyś mi polecić do rozmowy, z kim jeszcze nie rozmawiałem? To w zasadzie takiej... Ja nie wiem, z kim nie rozmawiałeś. Ja z bardzo wieloma osobami rozmawiałem, ale spróbuj, może uda ci się trafić, z kim mógłbym ewentualnie porozmawiać. Tu już słyszałam, że z Piotrem Krasem to już rozmawiałeś, rozmawiałem, prawda? Jest taki fajny człowiek, Damian Drewniak. Proszę, nie rozmawiałem. No,
Z tym, że on tak troszeczkę... On, ale to może się nie zgodzić na wywiad? Nie, może się zgodzić, tylko może? To jest bardzo zapracowany człowiek. Damian przemiły Drewny. I życzliwy I człowiek. Co on robi? On robi sesje z dziewczynami. Mm-hmm. Raczej model, takie rzeczy, tak. Takie... Są to przepiękne. Efekt jest niesamowity. Tak? Tak. No to bardzo ci dziękuję. Dasz mi namiar do niego? Dam, tylko nie tak teraz. Dobra, oficjalnie. Oczywiście. Dobrze, tak, dobrze. I tak się zastanawiam, z kim jeszcze. Dobrze, jeden mi wystarczy. Tak? Aha, no to dobrze. No bardzo ci dziękuję za poświęcony czas. Proszę Państwa, mogę powiedzieć jedno. Zostałem przyjęty po królewsku. Asia chyba wie, że jestem na diecie, bo jest mnóstwo owoców. No i ptasie mleczko, także... Taka dieta. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję. Możemy pomachać do tamtej kamery. Uwielbiam ptasie mleczko. Trzymajcie się, pa, pa. To ja się też często. No.